Zapraszamy na górski podcast 8a.pl. Witamy na kolejnym podcaście 8a, 8akademii.pl. W dniu dzisiejszym będziemy rozmawiać z Michałem Grzybem o butach wspinaczkowych. Michał Grzyb jako prowadzący przez kilka lat ściankę wspinaczkową oraz sekcje wspinaczkowe ma kontakt z wieloma początkującymi, średnio zaawansowanymi wspinaczami, a ja będę ze strony sprzedawcy dzielił się swoimi doświadczeniami o sprzedaży butów wspinaczkowych. Cześć Michał. Cześć. Czy w ogóle warto kupić buty wspinaczkowe? Ja ze swojej strony powiem takie swoje doświadczenie. Kiedy zaczynałem się wspinać, buty wspinaczkowe nie były jeszcze tak bardzo dostępne, a przynajmniej były bardzo drogie. To był początek lat 90. Popularne były korkery, przynajmniej dla początkujących, albo czasami w górach się wspinało w korkerach. Kiedy kupiłem swoje pierwsze buty wspinaczkowe, była to jakaś droga 6.1. Jak kiedy na tą drogę poszedłem, to miałem wrażenie, że ktoś mi stopnie podkuł. Że nagle potrafiłem stać na tych stopniach. Więc chyba warto mieć buty wspinaczkowe, co Michał? Oczywiście. Wspomniałeś tutaj o korkerach i właśnie to jest moje pierwsze wspomnienie ze wspinania. Oczywiście to osoby, które teraz zaczynają przygodę ze wspinaniem, pewnie zupełnie nie będą wiedziały, o co chodzi. No to pytanie, odpowiedź jest oczywista, bo tak jak chcemy iść na łyżwy, tak musimy ubrać łyżwy, nie ślizgamy się na butach, a jak jedziemy na stok na narty, to ubieramy narty i buty narciarskie odpowiednie. Tak samo do wspinania kupujemy, pożyczamy buty wspinaczkowe. I to nie podlega dyskusji. W ogóle czym się różnią buty wspinaczkowe? Może od tego zacznijmy. Najważniejszą ich cechą jest asymetryczność lub anatomiczność, czyli dopasowanie się do stopy. Czym but bardziej zaawansowany, tym jest bardziej asymetryczny. Co to jest ta asymetryka? To jest jakby wypchnięcie dużego palca, który jest najsilniejszy, jak najbardziej do przodu. No i tutaj zaczynają się problemy, ponieważ jeżeli osobie początkującej będziemy chcieli zaproponować but asymetryczny, to najprawdopodobniej w ogóle nie założy go na nogę. Więc dla osób początkujących, bo raczej chcemy, aby ten podcast był takim poradnikiem dla osób początkujących i średnio zaawansowanych, więc dla osób początkujących proponujemy zawsze w sklepie bardzo takie łagodne buty, czyli bardziej anatomiczne niż asymetryczne. Są jeszcze oczywiście inne różnice, to są na przykład różnice w materiale, czyli skóra syntetyczna, materiał syntetyczny rozciąga się dużo mniej niż skóra naturalna, to też trzeba brać pod uwagę. Inną cechą to już zależy od producenta, czyli ogólny kształt buta. Jedne buty jednego producenta kupuje się w innych rozmiarach, a innego producenta jeszcze w innych rozmiarach. No właśnie, te rozmiary. Ja mam nogę około 45,5 i na przykład kupuję buty mocno asymetryczne w rozmiarze 43, to na przykład odsuń 5-ten, a jeżeli chodzi o La Sportive, potrafiłem ubrać spokojnie buta 41,5. Natomiast nigdy klientowi w sklepie nie polecił tak małego rozmiaru, ponieważ wiem, że jakaś moja stopa jest wyjątkowa. No i każdy z nas ma różne stopy. Mamy takiego kolegę, który na przykład ma palce praktycznie równe, czyli mały palec jest na tej samej linii co duży palec. Proszę sobie wyobrazić, jakim problemem jest dla niego kupienie buta asymetrycznego, gdzie ten duży palec trzeba wypchnąć do przodu. No koszmar zupełny. Więc nie każdemu każdy rozmiar będzie pasował, czy każdy model buta. Bardzo trudne jest, kiedy się wspina parę lat, polecić koledze początkującemu buty w momencie, w którym nie ma się doświadczenia sprzedażowego, a nie pamięta się, jak się kupowało pierwsze buty, jaki to był problem. No i potem przychodzą nas klienci, którzy chcą kupić bardzo asymetryczne buty, bo o takich butach się wspinają koledzy. Naprawdę nie polecamy takich butów. Trzeba zacząć od jakiegoś bardzo anatomicznego modelu takiego dla początkujących. No Piotrze, bardzo wielowątkowa ta Twoja wypowiedź. Bardzo tutaj poruszyłeś wiele kwestii. Ja bym zaczął w ogóle od tego przeznaczenia buta. Po co jest but? Od tego byśmy zaczęli. Ja myślę, że główną rolą buta jest usztywnienie stopy w taki sposób, żeby siły nie przenosiły się tylko na przednią część stopy, bo wiadomo, że palce nam się naturalnie zaginają do góry i w bucie bardzo miękkim, jeżeli będziemy chcieli stanąć na małych stopniach, będzie to bardzo utrudnione, będziemy musieli napinać te małe mięśnie w stopie i one szybko będą zmęczone i będziemy się wspinać nieefektywnie, z tendencją do ufania ręką bardziej swoim, czyli chwytą, niż stopnią. No i to jest jakby podstawowa rola buta, czyli usztywnienie stopy. W zależności od tego, jaki poziom prezentujemy i po jakich drogach się wspinamy, musimy mieć tą sztywność buta większą lub mniejszą. Oczywiście przy wyborze butów dla początkujących decydujący będzie komfort. Miałem takie przypadki w swojej instruktorskiej karierze, że ktoś po prostu kupił sobie jako pierwszego buta sztywnego.
bardzo agresywnego i potrafił w tym bucie wytrzymać 2-3 minuty. Oczywiście przekładało się to na jego styl wspinania i na jego możliwości wspinaczkowe, ponieważ po pewnym czasie zauważyłem, że w ogóle nie obciąża stopni, gdyż sprawia mu to ból i ufa wyłącznie ręką. I w tym momencie wypacza technikę wspinaczkową i jakby przekreśla sobie możliwość prawidłowej nauki. Czy buty wspinaczkowe w ogóle muszą być niewygodne? Bo to tak naprawdę zaprząta głowę początkującym wspinaczom, czyli przychodzą do sklepu, mierzą buty i nagle okazuje się, że to jest strasznie niewygodne. No niestety powiem, że nie jest to but komfortowy. Nawet but dla początkujących musi być założony na stopę w ten sposób, żeby te palce lekko były zgięte. Wtedy ten but będzie działał. Jeżeli szukamy buta wspinaczkowego, który będzie dla nas bardzo wygodny, w którym będziemy mogli sobie chodzić, to nie tędy droga. Taki but po prostu nie będzie dobrze działał. No właśnie, kwestia wygody buta. Więc przez długi okres czasu pokutował w środowisku wspinaczkowym taki mit, że but musi być niewygodny i jego włożenie i noszenie musi boleć. Nie tyle niewygodny, co bardzo mały. Tak, no co jakby się wiąże poniekąd ze sobą i jeżeli jest ciasny i mamy problem, to jest bardzo dobry but wtedy. Ja swego czasu też uległem tej pokusie i wspinałem się w butach, mówiąc delikatnie, za małych. W tej chwili jakby celuję w buta, w którym jestem w stanie wytrzymać dłużej. Wiadomo, że wspinam się może często za granicą, gdzie powiedzmy te drogi są dłuższe, gdzie trzeba wytrzymać 15, 20 i czasem pół godziny w bucie, w związku z czym wtedy nie ma mowy o kupowaniu jakiegoś super ciasnego buta. Ponieważ adresujemy to do początkujących wspinaczy, rozumiem, że głównie będą się wspinać w Polsce z naciskiem na naszą Jurę. Tutaj te wspinaczki są krótsze, trwają powiedzmy sobie 5 do 10 minut maksymalnie. W związku z czym ta niewygodność buta to jest sprawa, do której trzeba się przyzwyczaić. Oczywiście nie powinniśmy tutaj popadać w skrajność i katować się, ale trzeba znaleźć jakiś taki kompromis pomiędzy tym, co nam but daje, pomiędzy jego wygodą i pomiędzy tym, co chcemy osiągnąć. Ta niewygoda buta może być różnorodnie dobierana, że tak powiem. To może być albo rozmiar buta, albo model. Czyli pierwszy but może kupimy w rozmiarze takim troszeczkę większym, a kolejny model, już nawet ten sam model, możemy kupić w rozmiarze mniejszym. I to już będziemy w stanie tak ubrać taki but. Natomiast najważniejsza właśnie tutaj jest kwestia, to jest jaki to ma być rozmiar buta. I my w sklepie, jeżeli przychodzi początkująca osoba, polecamy na przykład najczęściej taki model Odsuń Strike, najczęściej na rzepy zapinany, o tym jeszcze będziemy mówić, czy wiązany, czy na rzepy. I ten but jest anatomiczny, mało asymetryczny i dla osób początkujących jest idealny. Zauważyliśmy, że bardzo dużo klientów go sobie chwali. Jeżeli to są pierwsze buty wspinaczkowe, polecamy rozmiar taki sam, jak nosi się zwykłe buty na co dzień. Czyli jeżeli ktoś używa buta 6,5, będziemy może w tych rozmiarach uka bardziej operować, one są łatwiejsze. Jeżeli ktoś nosi rozmiar 6,5, to polecamy buta 6,5 lub ewentualnie rozmiar 6. Kiedy to będzie wspinacz, który ma już drugie buty, już mogę mu zaproponować buta jeszcze o pół numera mniejszy. Natomiast nigdy nie proponujemy w takim momencie buta asymetrycznego, to kompletnie nie ma sensu. Taki klient chciałby kupić buta większego od swojej stopy, te buty nie będą w ogóle pracować, będą proste palce w tym bucie, w ogóle jest to bez sensu. Wybór buta jest rzeczą skomplikowaną, chociaż na pozór mogłoby się wydawać łatwą. Mamy jakiś budżet, więc celujemy, ile możemy wydać maksymalnie. Przychodzimy do sklepu, mierzymy, więc jest kwestia rozmiaru, ale okazuje się, że oprócz tego budżetu i rozmiaru jeszcze są dwie istotne rzeczy, mianowicie kształt stopy, budowa stopy w ogóle, gdyż może się zdarzyć, że popularny model lub ten, który koledze się sprawdził na naszej nodze, absolutnie nie potrafimy się odnaleźć. Na przykład but na rzepy przy bardzo wąskiej stopie możemy mieć wrażenie, że pomimo zaciśnięcia do końca nie czujemy takiej pewności, czujemy, że stopa się obraca w bucie, wtedy lepiej kupić buta sznurowanego przy wąskiej stopie. I odwrotnie, niektóre buty są na przykład wąskie, asymetryczne, a ktoś ma bardzo szeroką stopę i żaden rozmiar nie będzie mu leżał, gdyż cały czas będzie miał uczucie, że but jest za ciasny. Tu się chyba zgodzimy. Kolejną sprawą jest też przeznaczenie buta. Czy my będziemy się wspinać na sztucznych obiektach, na ścianie czy na bulderze, czy tego buta kupujemy, żeby wspinać się w skałach.
bardzo trudno będzie osiągnąć na początku taki kompromis i dobrać buta, w którym świetnie się będziemy czuli jednocześnie i na treningu, na panelu i w skałach. Ja jeszcze wrócę do tego wątku polecania butów przez znajomych. Kilka lat temu regularnie pokazywały się w polskim internecie testy butów. Ostatnio paru lat tego nie ma. Nie powiem, że mnie to martwiło, ponieważ miałem zawsze dużo zastrzeżeń do przeprowadzania tych testów. Pamiętam taki jeden test, w którym bardzo dobry wspinacz testował buty dla początkujących i strasznie je skrytykował. Była to osoba, która wspinała się na bardzo wysokim poziomie i od dziecka. No i nie była w stanie wczuć się tak w rolę tego początkującego wspinacza. Ten but na niczym nie chciał mu stać. Ja mam takie doświadczenie, że kiedyś odmroziłem sobie palce u nóg. Jak mi się zagoiła skóra na palcach, nie byłem w stanie ubierać żadnych butów asymetrycznych i kupiłem sobie buty dla początkujących. Wspinało mi się w nich świetnie, tylko dlatego, że mnie bardzo bolały palce, ale nawet byłem w stanie w nich robić drogi 8A, czyli tam gdzieś koło 6,5, 6,5+. Oczywiście nie w Polsce, bo w tych butach na takich drogach bym nie ustał. I bardzo byłem z tych butów zadowolony, uważałem, że są świetne, doceniłem je. Ale kiedy palce mi wyzdrowiały, kupiłem sobie drugą parę tego samego modelu na ściankę, stwierdziłem, że w tym się nie da wspinać. Już te buty dla moich potrzeb były zbyt anatomiczne, tak? Potrzebowałem bardziej asymetryków. No i tutaj takie to doświadczenie pokazało mi, jak czuje się osoba początkująca, ponieważ ja faktycznie nie byłem w stanie ubrać butów asymetrycznych. Zapomniałem już po tak długim okresie czasu, kiedy miałem swoje pierwsze buty, zapomniałem już, jak się można czuć w butach, które mi nie pasują. No więc z dużą ostrożnością podchodźmy do porad wspinaczy zaawansowanych, którzy będą chcieli nam sprzedać bardzo dobre buty, ale my naprawdę ich nie wykorzystamy. Jeżeli ktoś jeździ na nartach, to może będzie dobry przykład, i uczył się jeździć na nartach w wieku dorosłym, to może miał okazję jeździć wtedy na dobrych nartach, takich dla bardzo zaawansowanych narciarzy. To jest taki przykład, w którym nie ma szans, żeby ktoś na takich nartach się bezpiecznie poruszał, ponieważ aby takich nart używać, takich ciężkich i sztywnych, trzeba mieć po pierwsze odpowiednią technikę jazdy na nartach, a po drugie trzeba jeździć szybko, wtedy te narty nas słuchają. W innym przypadku w ogóle nie będziemy potrafili nad nimi zapanować i podobnie jest troszeczkę z butami spinaczkowymi, czyli jeżeli będą to asymetryki, my kupimy tak duży rozmiar, jak mówiłem wcześniej, że w ogóle nie będziemy ich mogli wykorzystać. Jest tutaj z nami Dawid. Cześć Dawid. Cześć. Dawida zaprosiliśmy specjalnie do rozmowy jako osobę w miarę początkującą. Dawid ma swoje drugie buty wspinaczkowe, żeby nam powiedział faktycznie, jak to jest z tym ubieraniem butów. Myśmy specjalnie zrobili sobie przed podcastem testy, jakie Dawid buty potrafi ubrać. No i z grubsza potwierdziło się to, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Czyli Dawid ma nogę 6,5 UK i jakie modele potrafiłeś ubrać na swoją stopę, które byś kupił rozmiary? Tak, może zacznę jeszcze krótko o swojej historii, bo tutaj chciałbym potwierdzić ten mit, który obowiązywał swego czasu, że buty należy dobrać po prostu małe, za ciasne, czy po prostu dwa rozmiary, dajmy na to, mniejsze. No to w moim przypadku był to duży błąd. Dosyć szybko zniechęciłem się do wspinania, dlatego bardzo szybko zakupiłem drugą parę, a wszystko wynikało z porad moich kolegów czy sprzedawcy w sklepie, więc teraz to jest już troszkę bardziej temat znany i te kilka aspektów, które były wspomniane, czyli oprócz rozmiaru ten komfort w początku jest bardzo ważny. No i w moim przypadku to się chociażby potwierdza w takich modelach z odsunia jak Oxy czy Ozone. To są już modele, powiedzmy, dla osób średnio zaawansowanych czy zaawansowanych, gdzie ta asymetria jest troszkę większa. No i tutaj wypada, że muszę dobrać buta w zasadzie większego niż moja stopa, co ogólnie nie jest polecane, ale w moim przypadku no niestety tak to się sprawdza, bo nie jestem w stanie tego buta mniejszego czy w swoim rozmiarze po prostu założyć. Ale te buty mniej asymetryczne, taki model jak Strike, ten podstawowy czy Crest, no tutaj jestem w stanie już ubrać
buty mniejsze od swojej stopy, ale docelowo wybieram jakby ten model pasujący na moją stopę, czyli mam dosyć małą stopę, bo mam 40, więc tutaj dobieram również ten sam rozmiar, to jest UK6 tych modeli dla osób podstawowych. Tak, więc tych modeli podstawowych dla osób początkujących, takich jak właśnie z Ocunia model Strike, przy mojej stopie 6,5 no bym wziął w tym wypadku rozmiar UK6, to by w tym wypadku najbardziej pasował stopę, natomiast te bardziej asymetryczne modele, no niestety, ale musiałbym dobrać dla komfortu swojego rozmiar większy. Ja bardzo często mówię klientom, żeby wybrali sobie model, który im pasuje, a później kupili sobie jeszcze o pół numera mniejszy, dlatego że ten but dopasuje się do stopy. On się nie zawsze rozciągnie, bo jak mówiliśmy, ten syntetyk, on się nie rozciąga. W tym przypadku właśnie Ocun Strike jest zrobiony z syntetyka, więc on się nie rozciągnie za bardzo, ale on się dopasuje do stopy. Więc jeżeli ty czujesz się dobrze w rozmiarze o pół numera mniejszy, to może bym kupił o rozmiar mniejszy i on po dwóch tygodniach się dopasuje ci do stopy i będziesz się w nim czuł tak jak w tym rozmiarze o pół numera mniejszy. Nie ubrałbyś na stopę rozmiaru jeszcze mniejszego, 5,5? Wydaje mi się, żebym stopę zmieścił jak najbardziej. Pytanie, na ile by było to komfortowe? No, kwestia też jest taka indywidualna, na takiej zasadzie, że ta pierwsza para butów mnie tak dość skutecznie zniechęciła do ubierania butów za małych, ale uważam, że to jest kwestia przyzwyczajenia stopy oraz pewnego obycia, pewnego zaawansowania we wspinaniu. Zresztą to widać tutaj po zawodnikach, powiedzmy, z wyższej rangi, że potrafią te buty ubrać mniejsze, więc myślę, że kilka miesięcy wspinania i tak, wziąłbym ten mniejszy rozmiar. Wcześniej powiedziałem, że operujmy sobie rozmiarami UK, bo jest to wygodniejsze. Może wytłumaczę dlaczego. Przelicznik z UK na europejskie, czyli z tego 6,5 na 40, ma taką cechę, że tych rozmiarów UK jest więcej niż europejskich, czyli co któryś rozmiar europejski musi zostać pominięty. I w ten sposób na przykład Ocuń przelicza UK6 jako 39, a 6,5 jako 40. Gdybyśmy powiedzieli, że trzeba kupić buta o rozmiar mniejszy, czyli nie 40, ale 39. Tak naprawdę różnica, powiedzmy, gdzieś między tymi dwoma rozmiarami wynosi około 3 do 5 mm. Ale już na przykład rozmiar mniej z 43 do 42 to jest z dziewiątki nie na 8,5, tylko na 8. I tu już różnica jest między 6 do 10 mm może wynosić. Więc zwracajmy na to uwagę, że czasami pół numera mniejszy but w UK to niekoniecznie jest pół numera mniejszy but w europejskich rozmiarach. Podsumowując, Dawid, kupując but dla początkujących, Ocuń Strike QC, mając stopę 6,5, wybrał sobie buta UK6. Ja bym może polecił zastanowienie się jeszcze nad 5,5. Ale weźmy pod uwagę, że jeżeli ktoś ma większą stopę, czyli powiedzmy 45-44, czyli tam już mówimy o 9,5 lub 10 UK, ta stopa jest większa, więc ta tolerancja też dla mniejszego buta może być inna. Przy dużej stopie możemy kupić buta może nie o pół numera, właśnie, ale o numer mniejszego. Aczkolwiek zauważyłem taką jedną cechę u klientów z dużą stopą, na przykład 47-48. Ci klienci nie potrafią kupić w ogóle mniejszego buta jako pierwszego. Oni, mając stopę 47, kupują buta 47, a nawet 47,5. Mówią, że ból palców jest tak duży, że nie są w stanie nic mniejszego założyć. To jest taka obserwacja moja już naprawdę z kilkunastu lat i powraca to regularnie. Z innych modeli, jakie Dawid tutaj mierzył, to który ci najbardziej odpowiadał nawet z Ocunia? No jeżeli chodzi o testowanie tych modeli z Ocunia, no to chyba Pearl mi najbardziej leżał. W tym wypadku to był model wiązany, ale dobierałem mniej więcej UK6,5, czyli ten mój rozmiar bardziej komfortowo, ale już nie tak fajnie dopięty był UK7. No Oxy, Ozon, te modele bardziej zaawansowane, no niestety chyba jeszcze nie są dla mnie, ale ciekawą obserwacją było to, że Oxy prawdopodobnie
nie jest po prostu modelem dla mnie. Tam niezbyt komfortowo się w nich czułem i musiałem dobrać około rozmiar większy, żeby w ogóle móc jakby tą stopę włożyć. Ozon wypadał mniej więcej jak zwykle, czyli UK 6,5 na mój rozmiar, na moją stopę, ale jest butem mocno asymetrycznym i tak jak było to wspomniane, przypuszczam, że kilka minut na ścianie i musiałbym po prostu go ściągnąć. Tutaj przestrzegam też przed korzystaniem promocji, czyli jeżeli jesteśmy wspinaczeniem początkującymi i kusi nas promocja minus 40% na przykład na buty, czy minus 50%, bo czasami u nas takie się zdarzają. Jest to model, który znajduje się w wyprzedaży, stąd taka atrakcyjna cena. Często zdarza się, że klienci jakby łakomią się na ten wysoki rabat i kupują takie buty asymetryczne. Później musimy tłumaczyć, że nie podajemy złych rozmiarów, czy że ten but nie jest w złym rozmiarze, tylko to po prostu nie jest but dla początkującego wspinacza. A nie daj Boże, jeżeli ktoś chciał kupić rozmiar na przykład UK 6,5, ale nie było tego rozmiaru, ale był rozmiar UK 6 czy UK 5,5, no to kupię ten rozmiar i spróbuję się w niego jakoś wcisnąć, to się nigdy nie kończy dobrze. Nie zawsze zwracajmy uwagę na wysokość rabatu, tylko naprawdę na model, który dla nas będzie odpowiedni. Z tych wszystkich naszych rozmów wyłania się takie może krótkie podsumowanie, że warto buty przymierzyć i że nie każdy but będzie pasował na każdą stopę i to, co pasuje jednej osobie, niekoniecznie będzie dobre dla nas. Dlatego chyba najlepszą metodą tu będzie po prostu sprawdzenie, przymierzenie buta i pewnie przy okazji jakichś testów, które się odbywają kilka razy w roku, różne firmy wystawiają swoje modele, można na ścianę podejść, sprawdzić, w jakim bucie mi się będzie najlepiej wspinać. Myślę, że to jest najlepsza droga do doboru buta i taki sposób, żeby po prostu uniknąć buta, który kompletnie nam nie pasuje. Nie zawsze można z tych testów korzystać oczywiście, ale jeżeli takie są testy na ściankach, to zachęcamy, bo faktycznie można zaoszczędzić dużo czasu na zdobywanie doświadczeń na butach, które się już kupiło. Teraz powiedzmy jeszcze może coś więcej o tych butach wiązanych i na rzepy. Dlaczego produkuje się dwa rodzaje zapięć czy wiązań? W but wiązany można bardziej dopasować do stopy, co znaczy, że da się go bardziej ciągnąć, tak, żeby bardziej opinał stopę. But na rzepy najczęściej ma tych rzepów dwa. Ja używam tylko i wyłącznie butów na rzepy i bardzo mi to odpowiada, ale są wspinacze, którzy wolą bardziej tego buta dopasować, stąd kupują sobie buty wiązane. Jeszcze oczywiście zależy, jak bardzo to wiązanie schodzi do palców. W tych butach bardzo zaawansowanych, na przykład odsuń Diamond, to wiązanie dochodzi prawie do samego końca palców, właśnie po to, żeby bardzo dobrze tego buta na stopie, żeby bardzo dobrze ten but opinał stopę. Przy butach dla początkujących te wiązanie kończy się wcześniej, nie jest potrzeba aż tak niskiego schodzenia. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że but na rzepy będzie nam bardzo łatwo ściągać na ściance, na przykład wspinaczkowej, gdzie tych dróg robimy w krótkim czasie stosunkowo dużo. Ubieramy i ściągamy te buty co chwilę, czy na przykład na bulderowni. I wiązanie za każdym razem buta no, może być uciążliwe. Tutaj pełna zgoda. Zaletą sznurowanego buta jest to, że rzeczywiście dopasujemy go idealnie do wszelkich niedoskonałości naszej stopy. Czasami tam, gdzie są palce, mamy stopa gruba, więc trzeba poluźnić trochę. Natomiast w tej części w stronę pięty, na przykład ktoś ma bardzo wąską stopę, wtedy dzięki sznurowaniu może bardzo ciasno ściągnąć i wtedy zawsze będzie miał uczucie, że ten but jest dopasowany. Natomiast te buty na rzepy, jeśli są tylko na dwa rzepy zapinane, to zwykle nie dają takiego komfortu. Są modele, które mają trzy rzepy i wtedy one już dają możliwość większego dopasowania, ale to są modele zaawansowane. Nie poruszymy w tym podcaście bardzo wielu kwestii, ponieważ mówiliśmy na początku, jest to podcast dla początkujących i dla średnio zaawansowanych. Buty wspinaczkowe różnią się jeszcze kilkoma innymi cechami, których nie będziemy omawiać, czyli jest to ich twardość, inne buty będziemy używać na bouldering, innych butów będziemy używać na polską jurę, inne są w butach pięty, gdzie się tą piętę na przykład na boulderingu haczy. No, różnic jest jeszcze więcej, nie ma sensu ich omawiać, bo tylko wzbudzimy zamieszanie. Że jakoś to podsumujmy. Osoba początkująca powinna kupić buta albo w takim samym rozmiarze, jak ma normalne buty, które używa na co dzień, lub pół numera mniejsze, zupełnie wystarczająco. W niektórych artykułach na 8 Akademii nawet polecamy kupić troszeczkę buta większego.
Ja mam tutaj mieszane uczucia, ponieważ uważam, że jednak ten but, który będzie na przykład o pół numera większy, będzie skutkowo wyprostowanymi palcami i ten but nie będzie działał. Jak myślisz, Michał? Tutaj jest kłopot taki, że nie ma zunifikowanej numeracji i to, co powiedziałeś, znakomicie się sprawdzi do butów marki Ocuń. Natomiast przy La Sportivach takie określenie, że tylko pół numera mniejsze albo dopasowane może skutkować tym, że kupimy za dużego buta. Więc ja cały czas obstawiam przy tym, że buty trzeba mierzyć i dopóki nie mierzymy, nie powspinamy się na własnych błędach, niestety dochodzimy do tego, który but jest dla nas najlepszy. Tym bardziej dlatego jako pierwsze buty trzeba wybrać buty podstawowe, tanie, powspinać się, w ogóle zobaczyć, czy ludzie kupują często buty, bo mają zajawkę na wspinanie, wybierają drogi model, a za 2 miesiące stwierdzają, że wspinanie nie jest dla nich. Te buty po prostu leżą i pieniądze wydane są w sposób niecelowy. Natomiast ten pierwszy but, zdarcie tego pierwszego buta da nam taką wiedzę i doświadczenie, a jednocześnie nie narazi nas na wysokie koszty, że już przy tym drugim bucie, bogatsi o doświadczenia, które zgromadziliśmy, będziemy w stanie wybrać lepiej takiego buta, który dopasowany jest do naszych potrzeb, bo to jest najistotniejsze. O tych różnicach między producentami zgodzę się. Buty La Sportive średnio kupuję o 1,5 rozmiaru mniejsze niż buty Ocunia czy Five Tena. Co ciekawe, La Sportiva niektóre modele produkuje tylko do rozmiaru około 45-45,5, kiedy Ocuń produkuje buty spokojnie do 48. To pokazuje różnicę w podejściu do modelowania buta. Czyli La Sportiva wychodzi z założenia, że nie potrzeba nikomu buta większego niż 45,5. Czy Dawid, ty przymierzałeś jakieś buty La Sportive? Miałeś okazję? Nie miałem okazji przymierzać butów La Sportive. Tutaj w zasadzie Ocuń i marki początkowe to były nikomu nieznane. W zasadzie to nawet nie pamiętam nazwy tej firmy, bo to było kilka lat temu. Natomiast no, tutaj buty marki Ocuń mogę polecić. Tam trzeba je natomiast odpowiednio dobrać. W moim przypadku jeszcze są to modele dla początkujących. Pamiętajmy, że w butach wspinaczkowych wspinamy się bez skarpety i mierzymy je również bez skarpety. Można ewentualnie taką używać takiej pończoszki cienkiej po to, żeby ułatwić wsunięcie buta, bo kiedy stopa jest wilgotna, to może być z tym problem. My w sklepie, kiedy dajemy klientom buty do mierzenia, bardzo często dajemy taki po prostu worek, który mogą się wślizgnąć w tego buta, jest im łatwiej. Osoba początkująca ma czasami z tym problem. Ja bym chciał jeszcze dodać taką jedną rzecz, że przy kupnie buta, jeżeli but nas, mamy wrażenie, że nas uwiera, bo to jest nieodłączne uczucie, to musimy też zlokalizować, czy jest to jednopunktowe uwieranie, czy mamy też uczucie, że po prostu równomiernie nam stopę w cudzysłowie zgniata. Bo jeżeli to jest jednopunktowe uwieranie, no to jest taka szansa, że pomimo, że but się troszeczkę do stopy dopasuje, dalej będzie uwierać. Tak jak Dawid mówił, że gdzieś jakiś model go uwierał w mały palec, to raczej to nie minie. W związku z czym, jeżeli czujemy tylko takie równomierne opięcie stopy, ale nie czujemy bolesności w żadnym miejscu typu ścięgno Achillesa, palec czy jakaś inna część stopy, to jest to taki sygnał, że ten but po dopasowaniu będzie nam dobrze służył, będziemy z niego zadowoleni. Natomiast jeżeli jest jakieś wyraźne uczucie punktowe na jakiejkolwiek części stopy, no to odradziłbym kupowanie takiego buta, gdyż jest duża szansa, że to po prostu zostanie na stałe. To chyba takie najważniejsze rzeczy, które powinniśmy poruszyć przy butach wspinaczkowych. Mam nadzieję, że pomożemy trochę przy podjęciu decyzji pierwszej czy drugiej zakupowej. Troszeczkę materiałów na ten temat mamy na 8akademii.pl, więc zapraszamy do czytania. A tutaj Michałowi i Dawidowi dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Mam nadzieję, że będziemy mogli się jeszcze w przyszłości spotkać i porozmawiać na inne tematy. Górski podcast 8.pl